Siema, witajcie, jestem Tariel i witam was w kolejnym poradniku Dota 2. Dziś przyjrzymy się postaci Kunki, admirała Kunki i zobaczycie, na czym polega ta postać, czy ona się charakteryzuje i dlaczego postaram się też wyjaśnić, dlaczego ta postać nazywa się tak, a nie inaczej. Bo takie przypomnienie, że wszystkie polskie imiona żeńskie zawsze kończą na literę A, także dla nas jest to trochę dziwne, ale możliwe, że dla Anglików albo innych osób jest to całkiem normalne. Ale taka mała dygresja. Kunka jest postacią Kerry, Heart Kerry. Może też funkcję pełnić inicjatora. Jak sami widzicie, też daje sobie radę na normalnym lane'ie, na safe. Oraz może dać sobie radę również na midzie. Jeśli chodzi o jego umiejętności, są one dość specyficzne, jak na postać Kerry. Tutaj właśnie teraz widzicie już pewną planszę, właśnie jak rozstawić nasze umiejętności i przejdę właśnie do nich po kolei. Pierwszą z nich jest to Torrent. Jest to jeden z jego disablów, który pozwala nam podnieść się danego przeciwnika z opóźnieniem. To jest, możemy tutaj zauważyć w tym miejscu, powiedzmy, taką kałużę. Ona po jakimś czasie ona wznosi jednostkę do góry. Oczywiście, gdy ta jednostka nie stoi w tym miejscu, no po prostu efekt nie działa na tego bohatera. A jeśli stoi, no to wtedy podnosi go i możemy go wtedy atakować do woli. Oczywiście też zadaje obrażenia, maksymalnie do 300 i można go śmiało łączyć właśnie z kilkoma umiejętnościami innych supportów, takimi jak Ancient Apparition czy Crystal Maiden. Drugą umiejętnością pasywną jest to Tidebringer. Tworzy to, jest to pół pasywna umiejętność, ponieważ ona się aktywuje i ma cooldown. Tak to można nazwać. Zawsze gdy cooldown minie, wtedy nasz miecz, jak widzicie, będziecie zresztą widzieć na tego typu rodzaju gry, że miecz zostaje tak, powiedzmy, podświetlony. Ma swój efekt i właśnie gdy uderzy, to wtedy taka fala właśnie atakuje wszystkie pobliskie jednostki, również bohaterów, i to zadaje dość duże obrażenia, zwłaszcza gdy mamy jakieś modyfikatory ataku typu atak krytyczny. Trzecią umiejętnością pół disablem jest to X-Mark Spot. Jest to dość specyficzna umiejętność, ponieważ ona jest podobna do umiejętności Disruptora Glimpse, gdzie właśnie przenosimy jednostkę z miejsca na miejsce, wroga oczywiście. Ale ta różnica jest u tej umiejętności jest taka, u tej postaci jest taka, że możemy to aktywować, kiedy chcemy tą przenieść jednostkę. Wtedy, gdy rzucamy to na bohatera, pojawia się specjalna melodyjka, wrogi przeciwnik biegnie i w tym momencie w mapie pojawią się kreski, tak jak właśnie w mapie pirackich, gdzie mam właśnie jakieś skarby, to wtedy w tym miejscu pojawia się krzyżyk i do tego krzyżyka właśnie tą jednostkę przyzywamy. No i wtedy można właśnie połączyć to właśnie z torrentem, a gdy jest podniesiona już jednostka, wtedy uderzamy właśnie z umiejętności pasywnej. Takie małe combo. Jedno z wielu co do tej postaci. I teraz właśnie przejdziemy do Ultimate'a, gdzie możemy stworzyć też drugie combo. Ghost Ship. Ghost Ship jest to dość specyficznie Ultimate, ponieważ jak samo zresztą mówiłem, postać nie ma normalnych skilli, to też nie jest normalny skill. Jest to duży statek, który przypływa znikąd, powiedzmy, i uderza w przeciwników w dane oznaczone miejsce. Tylko że jest to z opóźnieniem i sam statek nie leci dość szybko, tylko z pewnym opóźnieniem. I nigdy nie wiadomo, czy akurat trafimy w przeciwników. Także sztuka też jest w tej postaci, żeby jak najlepiej wykorzystać tego typu umiejętność. Tutaj widzę, że jest pauza, więc trochę przewinę tą pauzę i przejdziemy już dalej do naszej postaci. Tak jak mówiłem, ulti jest dość potężnym. Zadaje dość duże obrażenia i dzięki temu też zastunuje przeciwników na chwilę i dzięki temu możemy podbiec szybko, używając face bootów albo
Poetreców i użyć właśnie umiejętności Tidebringer, gdzie właśnie dodajemy jeszcze dodatkowe obrażenia. Także to jest bardzo ładne combo. Jak mówiłem, jedno z wielu. Dobrze, przejdziemy teraz do umiejętności. Do przedmiotu oczywiście. Bo już o umiejętnościach mówiłem, teraz przejdziemy do przedmiotów. Jak każdy gry potrzebuje przedmiotów. I tak samo kunka. Oczywiście nie tak dużo, jakbyście mogli tak oczekiwać, ale jest kilka core itemów, które postać ta posiadać musi. Jeden z nich właśnie na początek jest to Shadow Blade. Pozwala nam oczywiście ukrywać się, atakować z nienacka. I dodatkowo zadaje obrażenia, gdy jesteśmy niewidzialni. To wtedy nasz pierwszy atak w połączeniu z Tidebringerem doskonale się łączy. Oczywiście Crystal Blade, dzięki któremu możemy dodatkowo zadać obrażenia krytyczne, których kółka w sobie sam nie ma. I właśnie dzięki właśnie temu może zadawać jeszcze większe obrażenia, połączenie właśnie ze swoimi poprzednimi umiejętnościami. Oczywiście też możemy kupić na początek dramsy, pozwalają one nam podnieść nasze statystyki, również punkty many, ponieważ no jest to postać na siłę, także swojej many dużo też nie ma, a jego zaklęcia też trochę kosztują. Także gdy będziemy mieli swoje combo, użyjemy, no to po prostu postać zostanie bez many i możemy tylko liczyć na swoje autoataki. Oczywiście wzrostem naszej farmy, oczywiście możemy też kupić Hand Midas, który pozwala nam szybciej uzyskać tą farmę. Możemy też kupić ulepszenie do Crystal Blade'a, czyli Burize, czyli Dedalus. Jeśli chodzi o dalsze przedmioty, już dalsze takie hardkorowe, no to już widzicie właśnie na planszy, jakie one powinny być. Także to jest typowy standard dla typowego kary. Dużo farmy, dużo przedmiotów, dużo obrażeń. Im więcej obrażeń, tym właśnie Tidebringer jest silniejszy i zdaje duże obrażenia. Przy dobrych wiatrach, taki suchar przy statku, możemy po prostu z tego combo zabić nawet 5 osób jednym uderzeniem. Także to jest bardzo potężna postać, która na początku może nie zadaje aż tak dużych obrażeń, ale z siłą i z dalszym progresem po prostu może zadać bardzo dużo damage'u i narobić właśnie zginęła kunka. Dobra, przewiniemy ten kawałek meczu i zobaczycie już w dalszej akcji wszystkie umiejętności, włącznie z Ghost Shipem i Torrentem. Właśnie trafiliśmy na teamfight. Kunka sobie chyba nie tak nie poradzi, ale jednak zobaczymy. Właśnie widzicie Torrent. Kołuża podniosła Crystal Blade'a do góry, ale niestety Spectre użyła ulti i Kunka musiała zginąć. Tak samo Venomancer. Oczywiście do przedmiotów, jak mogę jeszcze wspomnieć, właśnie mamy BKB, czyli Black Team Bark. On pozwala właśnie nam uniknąć wszelkich magicznych obrażeń. Tutaj właśnie mamy Pugnę, Skywrata, no i oczywiście Miranę, która potrafi po prostu popsuć życie na początku walki. A zwłaszcza, że Kunka jest inicjatorem. Tutaj możecie to zauważyć, że w tym buildzie, w tym meczu nie mamy Shadow Blade'a, ale nie zawsze, jak widzicie, może to być skazany obiekt. Tego też względu, że mamy też drużynie Fera, który też jest niewidzialny i przeciwnicy mogą też szybko skontrować właśnie Shadow Blade za pomocą gemów, sentry wardów i dustów. Postaram się właśnie dla was znaleźć jakiś mięsisty kawałek gry, który pokazuje właśnie siłę kunki. No ale tu widzicie właśnie obronę i jedną obronę z mida. Jest to dość charakterystyczne dla typu rozgrywki. Zawsze musimy zdać na hard grindzie, gdy bronimy, lub możemy po prostu też zainicjować walkę z pomocą Enigmy, która rzuca Black Hole'a. Silence na Pudzie. Ulti Skywrata. Leci statek. Jak widzicie, uwalił po prostu Crystal Blade'a.
teraz Kunga użył PKB, umiejętności przeciwników już na niego nie działają. Torrent Spectra podniosła się do góry, ale nie dużo to pomogło, ponieważ ona posiada już w tym meczu w serce Heart of Tarrasque. Także właśnie widzieliście właśnie statek. Oczywiście to nie było Bristol Buck, tylko Pugna. Podobnie wyglądają sudośnieńscy. A właśnie wszyscy byli też na zielono z powodu Venomacera, także ciężko było odróżnić te jednostki. Dobra, 39 minuta. Jest powiedzmy remis 35-33. W wieżach w sumie też. Poza tym, no tak, w wieżach też. Także końcówka meczu wydaje się bardzo interesująca. Zostało kilka minut i zobaczymy, jak poradzi sobie admirał Kunkka w starciu z Spectrum, która jest też już nafarmiona dość bardzo. No i ona ma Degema, także w tym miejscu już Shadowblade też odpada. Jak widzicie, drużyna świetlistych się szykuje do ataku, a drużyna mrocznych z Kunkką na czele oczekuje ruchu ze strony Mirany. Pucz został zaatakowany z Arrowa, ulti Skywrata, no i niestety Pucz ginie. Torrent pod wieżą, jak widzicie, podnosi też creepy. Pozwala nam trochę to zatrzymać falę. Ale niestety mroczni musi się wycofać, ponieważ no Pucz, Pugnie jest dość silny, żeby go zatrzymać. Zresztą teraz w tej sytuacji powinna drużyna mrocznych czekać na Pudża. Oczywiście to, co teraz mówię, to jest trochę komentarz do gry, żeby po prostu też wam wytłumaczyć, na czym też polega gra i co w tej danej chwili się dzieje. Ulti Skywrata poszło, tak samo dobicie ze strony Pugny i wieża już pada. Ok, X-Mark już poszedł. Widzicie połączenie X-Marka z Torrentem. Kunkka musi się wycofać ze względu na ulti Spectry. No i tak samo trzech sojuszników już nie żyje. Tutaj mrożyna świetlistych po prostu dopada też się do bazy, ale z tego co mi wiadomo, to jeszcze nie jest koniec. Pucz się szykuje do huka. Niestety chybił. Statek wpływa. Dużo atakował. Tidebringer. I niestety będzie wycofanie. X-Mark na Bristolbucka. Oczywiście możemy też go sami aktywować, albo też poczekać, aż on się sam aktywuje, ponieważ ma jakieś opóźnienie z tego powodu. Tidebringer. No niestety widać, że drużyna mrocznych przegra ten mecz i mają sobie szansę na wygraną. Kolejny torrent. Drużyna City używa w Pipe of Insight. Dzięki temu obserwuje obrażenia. No i Kunkka chyba postanowi się poddać, ponieważ wchodzą już mega creepy i w tej sytuacji już nie da się obronić baz. No ale chyba, że ekspert na prostu peka. Statek. Bardzo ładny. Usuniecie Warda, ponieważ on dość psuje właśnie mecz. Zwłaszcza gdy rzucamy duże zaklęć. Gonitwa za prostu pakiem, ale chyba jednak się nie uda i Kunkka wpadł ulti Skywrata, który już ma to z kostu z Etherblade'em, przepraszam. No i zobaczymy, czy Weaver dobije tego Skywrata. No jednak. Dobrze, dziękuję wam za uwagę. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o akcję z Kunkką. Jak sami widzicie, bohater jest dość specyficzny. Jeśli miałbym go ocenić, to jest to postać dość trudna, jak mówię, specyficzna, to jest duże słowo w tym, przy tej postaci.
jeśli miałbym polecić tą postać, to może tak osobom, które już zagrały kilka meczy i na pewno muszą też potrenować właśnie rzucanie tego kołszczypa, wiedzieć, kiedy go rzucić, a kiedy nie. I tyle, po prostu mieć też szczęście z farmą. Im więcej farmy, tym postać jest potężniejsza. W przypadku każdego carry. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. To był poradnik z Kunką na czele z admiralem i jego załogą. Ja zobaczę z Wami następnym poradniku, który miał być zrealizowany później, wcześniej, ale myślę, że ten poradnik następny Wam się bardzo spodoba, ponieważ będzie też specyficzny. Także dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę i trzymajcie się gorąco. Cześć i na razie.